Spójrzmy teraz na zadanie czwarte. Mamy sobie zaznaczyć na osi liczbowej zbiory, następnie wyznaczyć takie działania, tak? Czyli ja tutaj sobie zaznaczyłam już zbiór A, bo zobaczcie, zbiór A to będzie tak naprawdę suma dwóch przedziałów. Od minus trójki do jedynki jest to przedział obustronnie otwarty, w sumie od trójki do szóstki. Natomiast przedział B będzie od 0 do 4, czyli gdzie będzie to 0 się znajdowało? Na pewno tutaj gdzieś przed jedynką i kółeczko mamy otwarte, czyli lecimy sobie w ten sposób, do czwórki, tu mamy trójkę, czyli czwórka będzie znajdowała się gdzieś tutaj. No i to jest nasz przedział B, oczywiście kółeczko otwarte. I my teraz na początku byśmy chcieli sobie zapisać sumę tych dwóch zbiorów, czyli suma będzie od minus 3, patrzymy, lecimy, lecimy, do 6. I będzie to przedział obustronnie otwarty, czyli zapiszemy to sobie w ten sposób. Jeżeli chodzi o część wspólną, to gdzie te dwa przedziały będą nam się przecinały? W tym fragmencie, a także w tym fragmencie. Czyli mamy od 0 do 1, i będzie to przedział obustronnie otwarty w sumie od 3 do 4. I to też jest przedział obustronnie otwarty. Jeżeli teraz mamy różnicę, czyli z tego przedziału czarnego wyrzucamy sobie elementy należące do naszego zbioru B, to co nam zostanie? Zostaje nam ten fragment, czyli od minus 3 do 0, oraz od 4 do 6, no bo będziemy wykluczali części wspólne, czyli ten oraz ten fragment, czyli sobie zapiszmy, że mamy tak, od minus trójki do 0 w sumie od 4 do 6. No i jeżeli chodzi o szóstkę, to będzie nawias okrągły, o minus trójkę podobnie. Natomiast co będzie tutaj działo się z tym zerem? Jeżeli spojrzycie na 0, no to zbiór B tego zera nam nie zabiera, bo mamy kółeczko otwarte, czyli tutaj będzie nawias ostry, no bo to 0 nam zostanie w przedziale A. Podobnie będzie z czwórką, ponieważ zbiór B nam nie zabiera tej czwórki, bo mamy kółeczko otwarte, tak zaznaczone kolorem niebieskim, to znaczy, że ta czwórka nam pozostanie i mamy nawias ostry. Teraz z B wykluczymy A, czyli z tego przedziału, może to sobie w ten sposób zaznaczmy, z tego przedziału wykluczymy tą część, czyli oznaczoną kolorem czarnym. Czyli to sobie zamalujemy, tak żeby lepiej było widać. To co nam pozostanie? No zostanie nam tylko ten fragment od 1 do 3. No i teraz tak, ponieważ przedział A nam jedynki nie zabiera, bo tu mamy kółeczko otwarte, to nawias musi być ostry, trójki nam A także nie zabiera, czyli tu też musi być nawias ostry. No i spójrzmy na podpunkt B, czyli także to sobie najpierw możemy narysować, czyli mamy przedział od 0 do 7, no i tutaj kółeczka należy zamalować, zobaczcie, to jest nasz przedział A, natomiast przedział B będzie od 1 do 3, i od 8 do 9, czyli tak, od 1 do 3, obustronnie otwarty i jeszcze od 8 do 9, czyli gdzieś tutaj będą się te liczby nam znajdowały. No i to wszystko to będzie nasz przedział B. I my byśmy chcieli znowu sumę i iloczyn na początek, czyli to sobie zapiszmy. Czyli tak, suma będzie od 0 do 7, to będzie przedział obustronnie domknięty. Widzicie, tutaj mamy część taką wolną. Tutaj nie znajduje się ani fragment, nie ma tutaj ani przedziału A, ani przedziału B. Czyli to musimy sobie pominąć. I następnie mamy od 8 do 9 i to będzie nasza suma. Jeżeli chodzi o część wspólną, no to część wspólna to będzie ten przedział od 1 do 3, bo widzimy, że ten fragment należy i do przedziału B, czyli tego oznaczonego kolorem niebieskim, i do przedziału A, czyli mamy od 1 do 3. No i jeszcze wyznaczmy sobie różnicę, czyli z przedziału A wykluczymy elementy należące do przedziału B, czyli co będziemy sobie tutaj wykluczali? No możemy teraz zaznaczyć, że wykluczymy sobie część wspólną, czyli tak naprawdę z przedziału A zabierzemy to,
oraz 100, zobaczcie. Czyli co nam zostanie w tym przedziale A? Zostanie nam fragment od 0 do 1 oraz od 3 do 7. No i jeżeli chodzi o siódemkę, mam kółeczko zamalowane, czyli nawias ostry. Jeżeli chodzi o 0, mamy kółeczko zamalowane, nawias ostry. Tu mamy sumę. A co będzie z jedynką i z trójką? Ani jedynka, ani trójka nie należą do tego przedziału B, bo mamy kółeczka otwarte, czyli ten przedział nam nie zabiera tych dwóch liczb, czyli one muszą tutaj pozostać, czyli mamy nawiasy ostre. No i teraz spójrzmy sobie na drugą część, czyli B odjąć A teraz zapiszmy. Czyli jeżeli z B odejmujemy A, no to wtedy będziemy sobie z tego niebieskiego wykluczali elementy należące do tego przedziału A, czyli tą całość sobie wykluczymy, czyli jeżeli zabierzemy cały przedział A, to nam zostanie w przedziale B tylko to, czyli mamy tutaj przedział od 8 do 9. Tutaj jeszcze może tą część sobie włączę, żebyście mogli to sobie swobodnie przepisać.